Cześć, nazywam się Artur Bogusz, jestem bocznym obrońcą Wigier. Zapraszam do pytania kibica. Dlaczego nie trenujesz, nie dajesz nam radości z gry, tylko odpowiadasz na głupie pytania? Właściwie to nie odpowiadasz. Panowie, odpuśćcie sobie portale społecznościowe i dajcie nam radość z gry. Niech to będzie remis, ale pokażcie, że wam zależy. Czasem schodząc na przerwę, popatrzcie. Po prostu popatrzcie na ludzi, którzy w was wierzą. Oby w was zawsze była taka wiara, bo po grze i wynikach naprawdę nie wygląda to dobrze. Rozumiemy sfrustrowanie kibiców, bo sami tak się czujemy, bo ciężko pracujemy i trenujemy ciężko, uwierzcie. I chcemy wygrywać, bo o to chodzi w piłce i na pewno każdy ma ambicje, żeby wygrywać. Także musicie w nas wierzyć i naprawdę postaramy się w tym sezonie powalczyć jeszcze o jak najlepsze miejsce. No i występujemy w tych portalach społecznościowych, w tym programie, bo chcemy, żebyście nas bliżej poznali i żebyście wiedzieli, jakich zawodników macie w drużynie. Artur, co się zmieniło od poprzedniego sezonu? Brakuje wam sił, czy zarząd blokuje transfery i nie możecie się wzmocnić? Ja serce zawsze z Wigrami. Co się zmieniło od poprzedniego sezonu? Na pewno to, że zacząłem grać. Że zacząłem grać i na pewno nie brakuje nam sił i zarząd też nie blokuje transferów. Wigry trochę zmieniły politykę transferową, dużo zawodników odeszło, dużo nowych przyszło i może potrzeba trochę czasu, żeby zespół się zgrał po prostu. Czy mógłbyś pozdrowić juniora naszego klubu Miłosza Wilka, dla którego jesteś piłkarskim wzorem i idolem? Oczywiście, że mógłbym, bardzo to szanuję i bardzo się cieszę, że mam fanów i jestem czyimś idolem i bardzo mnie to motywuje. Także Miłosz, pozdrawiam cię. Cześć. Jaki klub jest najlepszy w Suwałkach? Oczywiście nie chodzi o klub piłkarski. Bardzo podchwytliwe pytanie. Oczywiście najlepszy klub w Suwałkach, i nie chodzi tu o klub piłkarski, jest to klub teatralny. Ile razy w tygodniu macie treningi, jak długo trwają? Co byś zmienił w taktyce gry zespołu? Mamy treningi codziennie. Jeżeli mamy mecze co tydzień, to czasami dostajemy jeden dzień wolnego. Ale i tak się nie odbywa bez regeneracji, basenu oraz innych czynnego odpoczynku. Także nie ma dnia wolnego tak naprawdę. Co jest zmienił w taktyce zespołu? Nie jestem udostawiania taktyki, ale uważam, że potrafimy zagrać dobrze w piłkę, także nie wygląda to aż tak źle. Czy w tym sezonie będziesz używać słynnego zwodu na zamach? Nigdy tego zwodu nie używałem. Ja zawsze balansik i dopiero do środeczka grałem na lewej stronie, także szybka prawa noga. Czy przed sezonem miał pan propozycję odejścia, przejścia do innych klubów? Przed sezonem było parę propozycji z drugiej ligi, ale nic konkretnego, także zgłosili się tutaj jeszcze do mnie i postanowiłem, że zostanę tutaj na kolejny rok. Gdybyś mógł, co byś zmienił w drużynie, żebyśmy strzelali więcej bramek w meczach? Bo jak na razie nie wygląda to słabo. Co bym zmienił? No, postawiłbym siebie na ataku, no i by wszystko było rozwiązane. Wiadomo, że do awansu do Ekstraklasy potrzebne są większe pieniądze. Pomijając ten fakt, czy z obecną kadrą byłoby to możliwe, to już w tym roku. Tylko proszę szczerze. No więc pierwsza liga już nieraz pokazała, że kluby z mniejszym budżetem i niewybitnymi, na pewno wybitnymi piłkarzami, jeżeli awansowali, ale z mniejszą kadrą i z mniejszymi nazwiskami awansowały do Ekstraklasy, więc myślę, że to jest możliwe, patrząc nawet teraz na tabelę pierwszej ligi. Beniaminek i inne drużyny są w czołówce, nie takie jak wszyscy myśleli, a jest to na pewno możliwe. Może nie w tym roku już, bo rzeczywiście już strata trochę ucieka, ale myślę, że i tak wszystko w piłce jest możliwe i to piłka nieraz pokazała. Czy lubisz Marylę Rodowicz? Maryla, oczywiście, że lubię Marylę, zawsze ją oglądałem w rodzinie zastępczej i jest to bardzo dobra aktorka oraz i oczywiście piosenkarka, ma wiele sławnych i klasycznych pioseneczek. Jaki jest sens życia?
Bardzo ciężkie pytanie. Każdy musi to sobie odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajcie. Zastanówcie się to i odpowiedzcie na to pytanie. Dasz mi koszulkę po meczu? Jak kierownik pozwoli, to dam. Kto wymyślił waszą cieszynkę z Damian Gąska? Cieszynka się wymyśliła się sama, jak graliśmy w siatkę nogę w szatni i mamy różne pomysły i wyobraźnię też mamy dużą, także mamy jeszcze więcej cieszynek, spokojnie, tylko bramki trzeba strzelać. Co sądzisz o grze Maciek Lewandowski? Będą z niego ludzie? Nie widziałem jak gra, ale jeżeli gra tak jak ma na nazwisko, to myślę, że będą z niego ludzie. Kiedy zaczniecie zdobywać punkty? No, jak wygramy mecz. Będziesz w igrach do końca kariery, bo próbujesz odejść, ale ci się nie udaje. No, kariera tak mi się potoczyła, że cały czas przedłużam kontrakt w igrach. Jest mi tu dobrze, także nigdy nie narzekałem i zawsze chętnie tutaj wracam, także próbuję coś zmienić. Czasem tak w życiu piłkarza bywa, że potrzeba nowego impulsu i trzeba coś zmienić. Chciałem bliżej domu też klub znaleźć, ale też się nie udało. Także siedzę tutaj, gdzie mi dobrze na razie. Czy utrzymujesz kontakt z osobami, które grały w poprzednich sezonach? Oczywiście, że tak. Mam wielu kolegów, teraz dużo odeszło chłopaków z tamtego sezonu i też mam z nimi kontakt. Także utrzymuję z nimi i zawsze chętnie pogadam z chłopakami z poprzednich sezonów. Czy szykujecie się na drugą ligę? Oczywiście, że nie, bo nie można się szykować na porażkę, także będziemy walczyć do końca. Czy sądzisz, że jesteś szybkim zawodnikiem? Czy sądzę? No, na testach szybkościowych pokazuję, że jestem szybkim zawodnikiem. Także myślę, że jestem szybki. Idziesz na studia? Jeśli tak, to gdzie? Na studia się wybieram co roku, ale nie mogę ich skończyć niestety jakoś. Piłka trochę koliduje ze studiami. Staram się, może trochę zaangażowania też mi brakuje w studia, ale kiedyś będę musiał je skończyć. Jaką taktykę uważasz za zwycięską? No to najlepszą taktyką zwycięską jest strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. Dlaczego 0-3 z Rakowem u siebie? No bo... Dlaczego 0-3? Bo nie 1-0 dla nas. No, przegraliśmy mecz, niestety pierwsza bramka nam podcięła skrzydła i próbowaliśmy odrobić wynik i się nie udało. Jakie jest uczucie, kiedy wygrywacie mecz? No to chyba każdy wie, kiedy gra w piłkę na Orliku czy byle gdzie, wiesz, że to jest najlepsze uczucie, jakie jest. Jest super uczucie, każdy się cieszy, jest, wszyscy ze sobą są zgrani i naprawdę dla takich chwil warto żyć, naprawdę. Zostaniesz jeszcze na następne 2 sezony w igrach? Jak ci się gra w igrach? Czy zostanę? Nie wiem, zobaczymy jak się potoczy. Moja kariera, tak jak już wcześniej było pytanie, zobaczymy co to będzie. Nie wiadomo. I jak mi się gra w igrach? No na pewno dobrze. Nigdy nie narzekałem tutaj na bycie w tym klubie i w tym zespole, także jest mi tutaj bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim za pytania i do następnego etapu, czy jak to się nazywa? Serii. Do następnego odcinka chciałbym nominować naszego nowego debiutanta, Maćka Radaszkiewicza. Pozdrawiam.